Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, żył sobie szwagier. Szwagier w tym roku za wcześnie obudził się z zimowego snu. O kurwa, na grzyby to chyba jeszcze nie sezon. Gdzieś na obrzeżach miasta mieszka szwagra szwagier Antek. Przydarzyła mu się zabawna historia, ale po kolei. Antek nadal pracuje w korporacji. Układa mu się całkiem nieźle, lecz ciągle chodzi niewyspany. Nie dość, że jestem niewyspany, niedojebany, to jeszcze spóźniony. A wszystko przez to pracę. Siema, szwagier. No, cześć. A co ty tam kurwa robisz? Chlam. Z samego rana? A co, już rano? Zobacz, jak ten czas szybko leci. Jakie rano? O tej porze zawsze jest gdzieś wieczór. Dżentelmen jebany. Dobra, lecę, a ty się ogarnij do wieczora, bo wpadam do ciebie. Ja cały czas się ogarniam. Po długim i ciężkim dniu pracy Antek odwiedza szwagra. Polej, szwagier, polej. Wszędzie dobrze, ale u szwagra najlepiej, co? A żebyś wiedział. Nie wiem, ile jeszcze wytrzymałem w tej pracy. Czasami zazdroszczę dla szwagra. A rzuć to w pizdu, kiedy nie makier. Tak, łatwo ci powiedzieć. Za co ja chleb kupię? Ty to przynajmniej dobry bimber potrafisz napędzić, a ja co? No w sumie rację. A co, to moja wina, że życie Antka nic nie nauczyło? Jaki pan, taki kran. Ty, to trzeba rektywować placebo. Przez te twoje placebo to ja do dzisiaj długi mam. A Wiesiek? Nie ma. Ja z nim normalnie, a on mnie pod chuj ładuje. Antek, źle nie było, nie gadaj. Były może minusy, ale plusów też nie brakowało. Co racja, to racja. Ale w naszym kraju prywatny biznes w ogóle nie jest dochodowy. Ty, to choć otworzymy państwowo, na NFZ. Na NFZ to trzeba leczyć prawdziwych pacjentów. A co, my wcześniej nieprawdziwych leczyli? Jak nie będę musiał się martwić, co do gara włożyć, to trzeba będzie przemyśleć ten pomysł. Ale jeszcze nie teraz. Dobra, szwagier, lej po ostatnim, ja będę szedł, bo jutro znowu na rano mam. I nie mogę się spóźnić już ni chuja. Ty, ja też. A co, puchę masz? Nie, beczkę muszę dokończyć. Kolejnego dnia Antek znów spóźniony szuka ratunku. Szwagier, no podjedź, podjedź! Nie mów, że znów z rana nachlany! Jaki nachlany? Jeszcze nie wytrzeźwiałem! Po całej nocy na pewno wytrzeźwiałeś, może prawka nie zabiorą? Jakie zabiorą? Jeszcze tamtego nie oddali! Jak to? Wpadnie wieczorem, to ci wytłumaczę. Szwagier na każdym kroku mnie zaskakuje. Już sam nie wiem, kiedy bredzi, a kiedy prawdę mówi. Dobra, muszę lecieć, bo i tak już jestem spóźniony. Sztukę? Ale ja nigdy nawet w teatrze nie byłem. Dobrze, szef. Zrobię to jak najlepiej potrafię. Po stresującym dniu pracy Antek wybrał się do szwagra dowiedzieć się, co z tym prawkiem. To opowiadaj, szwagier. A co tam opowiadać? Po pijaku zabrali. Toż ty po pijaku nie jeździsz? No nie jeżdżę, ale na kacę raz się zdarzyło. Sąsiadka rodziła. Kto by nie pomógł? A jakiś dziadek wymusił pierwszeństwo i wjechałem w niego. Kiedy ci to prawko zabrali? A już rok będzie. Tu na ile zabrali? Na 12 miesięcy. Coś mi tu śmierdzi. Zabrali na 12 miesięcy i jeszcze nie odzyskał? Porobiłem badania, zrobiłem psychotesty. Lekko nie było. I co, nie zdałeś? Zdałem. Wszyscy zdają. Tylko kurwa dopiero jak zapłacisz, to ci mówią, że jakiś kwidza jest potrzebny. To jaki problem? Idziesz i bierzesz. Antek, to nie taka prosta sprawa. Też tak myślałem. Ale się okazało, że ja na te meetingi muszę rok chodzić, żeby odzyskać te prawko. I co? Chodzisz? Chodzę. O skurwesyn. Pół litra później Antek znów zaczyna narzekać na swoją pracę. Antek, ty w kółko to samo. Bo mnie to boli, że to ja muszę całą czarną robotę za nich odwalać.
A oni cały dzień w kiblu siedzą i tylko kasę biorą. Też bym tak chciał, żeby mi za sranie płacili. Chcesz, żeby za sranie ci płacili? To zostań babcią klozetową. Pieniądze z nieba same nie lecą. Żeby coś zarobić, to trzeba się napracować. Sranie to też praca. Tylko dla jednego fizyczna, a dla drugiego umysłowa. Co ty pierdolisz? Nic. Mówię, że w przypadku twoich prezesów to jest praca umysłowa. Jak to? A tak to. Żeby to było w pracy fizyczna, oni by sami tego nie robili. A kto? No jak to kto? Ty! No tak, zupełnie o sztuce zapomniałem. Co? Powoli, Antek, bo nie nadążam. Zbliża się rocznica założenia naszej firmy. Przyjadą prezesi z Polski, z zagranicy, z całego świata. Nawet sam boss z Pizy przyleci. Jak ja? No i ja mam grać tego gąsa, co przynosi niby dobrą nowinę. A co, tekst się boisz, że nie zapamiętasz? Zapamiętam, jedno zdanie. Ale mi nie wypada, przed tymi wszystkimi prezesami. Ja, kierownik oddziału? A, o to chodzi. Antek awansu szuka. Kierownik oddziału. Szwagier, a może ty mnie poratujesz i zagrasz tego gąsa, co? Antek, ja tam nic nie gram, do takich rzeczy się nie nadaję. Stary chuj, nie będę durnia walał. Ja cię błagam, szwagier. Jak zawalę ten projekt, to na pewno mnie zwolnią. A ciebie drugi raz już nie mogą. Postawili mi warunek. Zagrasz, albo szukaj jelenia na swoje miejsce. Muszę koniecznie przekonać szwagra, inaczej wywalą mnie z roboty. Antek, nie proś, nie ma mowy. Szwagier, jak mi pomożesz, to załatwię ci wszystko. Ja tam niczego nie potrzebuję. Każdy czegoś potrzebuje. Ty na pewno też. Pomyśl. Czy ja czegoś potrzebuję? O, prawka potrzebuję. Nie przesadzaj, szwagier. Ale mogę ci załatwić ten jebany świstek za... Ty potrafisz? Patrz. Cześć, z tej strony Antek. Kurwa Tower. Słuchaj, potrzebuję papierka z klubu anonimowych alkoholików. Jak na kiedy? Na wczoraj. Mam znajomego, który wisi mi przysługę. Żeby nie ja, to on dzieci by nie miał. Jak ten gość się nazywa? Tower? Jaki Tower? No, powiedziałeś do niego, kurwa, Tower, słuchaj. Powiedziałem do niego, Antek, kurwa, Tower. Nasza firma tak się nazywa. Kurwa, Tower? Ale żeście wymyślili? Moim zdaniem powinno być Leaning Tower. Ale Labosa widocznie, kurwa, bardziej się spodobała. Szwagier, twoja rola jest bardzo prosta. Wychodzisz na scenę i mówisz: jestem gąsem z Pizy i przynoszę dobrą wiadomość. I tyle? I prawko w kieszeni. To kiedy gramy? Pojutrze. Tylko pamiętaj, masz być trzeźwy. Może zdążę. 2 dni upłynęły. I to dosłownie. Słucham. Ja cię, kurwa, zaraz posłucham. Za 20 minut masz być na scenie. Gdzie ty, duchu, ja jesteś? Ja całe życie na scenie. Szwagier, utrzeźwij na chwilę. Dziś rolę grasz, pamiętasz? O, Tower! To już dziś? A miałem być trzeźwy. No w końcu, dawaj, szybko się przybieraj. A co to jest? Się nie interesuj. Tekst pamiętasz? Spokojnie, pamiętam. No, w ostatniej chwili. A już myślałem, że będzie po mnie. Jestem gońcem z Pizdy. Nie? Nie. Jestem gońcem z Pizdą. A nie, wróć. Jestem
pizdatym gońcem! A chuj, z waszymi kwitami, kurwa, wasza Tower macie. Właśnie tak została przekazana wiadomość o wejściu firmy na giełdę światową. Kwitek, kwitek, niech se w dupę wsadzą ten kwitek. Za 10 minut mam spotkanie w klubie i sam se załatwię. Myślałem, że już po mnie, ale szef jest tak zachwycony, że z następną sztuką do Pizy lecimy. Każdego w życiu spotykają zabawne historie, a kolejną, która przydarzyła się szwagrom, zobaczycie już wkrótce, w kolejnym odcinku. Szwagier, nie mamy wyjścia, musimy coś wykombinować. Teraz myślisz, że ktoś ci pożyczy? Szwagier jednak ma coś pod to czapką, zawsze coś wymyśli.